Cześć, ostatnie zadanie z szóstego arkusza z książki Teraz matura, poziom podstawowy. Zadanie 34 jest następujące. Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie ABC. Jak łatwo się przyjrzeć i domyśleć, raz, dwa, trzy, cztery tu, raz, dwa, trzy, cztery tu i raz, dwa, no to będzie ten punkt. Gdzieś w środku na pewno, tak? I jak to zrobimy? No. Okrąg, który jest opisany, czyli okrąg, który jest na zewnątrz, jest zbudowany na tak zwanych symetralnych. Co to są symetralne? A symetralne to są takie proste, które dzielą odcinki na połowę pod kątem prostym. Ok? Dobrze mówię, dobrze mówię. Czyli będziemy sobie wyznaczać. Pierwszą rzeczą, jaką sobie wyznaczymy, to wyznaczymy sobie, ja może tą wezmę, symetralną tego boku, czyli symetralną boku AB. Ponieważ bok AB leży na osi X-ów i łatwo zauważyć, że A równa się minus 2, 0 oraz B równa się 6, 0, to oczywiście środek odcinka AB to jest, dodajemy x, dzielimy przez 2, czyli minus 2 plus 6 to jest, dobra, minus 2 plus 6 przez 2 i dodajemy y przez, i też dzielimy przez 2, czyli 0 plus 0 przez 2. Czyli środek odcinka AB to jest punkt 4, to jest punkt 2, 0. Tak? Czyli ta prosta pionowa ma oczywiście równanie x równa się 2, tak? Bo to jest pionowa prosta. Z tej prostej przyczyny, że A i B leżą na osi X i to trzeba napisać i zaznaczyć. Czyli mamy swoją pierwszą symetralną wyliczoną. Dobrze. Może tak zrobimy. Bo to już nam nie będzie potrzebne. A to sobie Ctrl X, Ctrl V. Dobra. Jeszcze sobie napiszę, że C równa się 4 na X i raz, 2, 3, 4, 5, 6 na Y. No to najpierw będę chciał sobie wyznaczyć równanie prostej AC. Ok? No to wyznaczajmy. Równanie prostej AC, czyli jaki jest wzór ogólny prostej? Y równa się AX plus B. Za Y podstawiam najpierw 0, później 6. Za X podstawiam najpierw minus 2, później 4. Podstawiam. 0 równa się a razy minus 2 to jest minus 2a plus b i 6 równa się a razy 4 to jest 4a plus b. To to razy 2, żeby z przeciwnymi współczynnikami to machnąć, czyli mamy 0 równa się minus 4a plus 2b, 6 równa się 4a plus b, to jest przepisane oczywiście, czyli dobrze. Sekunda. Podstawiam za Y 0, za Y 6, za X minus 2 i za X 4. To pomnożyłem przez 2. Dobrze, ok. 0 plus 6 to jest 6. To nam się oczywiście kasuje. 2b plus b to jest 3b, tak? Tu trzeba podkreślić i napisać plusik. Podzielimy to przez 3, czyli 2 równa się b. Zastanawiałem się, o co chodzi, bo wiadomo, że ta liczba tutaj to jest miejsce przecięcia z osią y, miało wyjść 2, a nie zauważyłem, że tu wyjdzie 3b oczywiście. Dobra, no i liczymy sobie jeszcze oczywiście a, czyli powiedzmy podstawimy sobie tu, tak? Czyli 6 równa się 4 razy a plus dwójeczka. Czyli odejmiemy dwójkę, czyli 4 równa się 4a, podzielimy przez 4, czyli a to jest 1. Czyli równanie tej prostej AC, to napiszę AC to jest y równa się ax, czyli 1x, czyli po prostu x plus b, czyli plus 2. Git. Kolejną rzeczą, jaką sobie wyznaczę, to wyznaczę sobie środek odcinka AC. Czyli SAC
Środek odcinka AC jest równy. Dodajemy x przez 2. 6 AC minus 2 plus 4 to jest 2 przez 2, czyli 1. 0 plus 6 to jest 6 przez 2, to jest 3. I teraz to jest środek odcinka AC. Teraz ja będę szukał jakiejś takiej mojej prostej. To jest ten punkt oczywiście, tak? 1, 3. Będę szukał jakiejś takiej prostej, która będzie przechodzić przez ten punkt i będzie pod kątem prostym. Tak? Dobra. No to równanie takiej prostej to jest y równa się. Współczynnik kierunkowy tutaj to oczywiście jest jedynka, tak? Bo jest 1 razy x. Proste prostopadłe współczynniki kierunkowe mają odwrotne i przeciwne. Odwrotne do jedynki jest jedynka, a przeciwna do jedynki jest minus jedynka. Jasne? Bo to jest właśnie z tej jedynki się wzięło. No x plus jakieś tam b, którego jeszcze nie znamy. Ale po to wliczyłem sobie ten punkt S, AC, czyli ten. Ten. Żeby go podstawić, czyli za y podstawiam trójkę, minus 1 razy 1 to jest minus 1 plus b. Dodamy jedynkę, czyli 4 równa się b. Czyli wiemy w takim razie, że ta nasza prosta, ja ją sobie nazwę k, równa się, znaczy też nie równa się, tylko to jest y równa się minus x plus 4. Ok? Dobra. To teraz, żeby znaleźć punkt przecięcia się prostej k i prostej x równa się 2, wystarczy, a to nawet nie musiałem tego kasować, bo się spokojnie zmieszczę. Dobra, to co mi wystarczy zrobić? No oczywiście zrobić z tego układ równań, czyli y równa się minus x plus 4. Równanie tej prostej to jest x równa się 2. Podstawiamy sobie, że y równa się minus 2 plus 4, tak? X równa się 2, bo tego x oczywiście tu podstawiliśmy dwójeczkę. O, minus 2 plus 4 to jest 2, czyli y równa się 2, x równa się 2, czyli ten nasz, ten środek główny S, tak, to już może o odpowiedź, że ten S równa się 2 i 2. I to kończy nasze zadanie. Mnóstwo liczenia, bo to się zgadza, ale to jest równanie prostej, prostej, symetralnej. Prostej, prostej, symetralnej. Tak? Przechodzącej przez środek pod kątem prostym, a później punkt przecięcia dwóch prostych. Tu jeszcze nawet ułatwili, bo A i B leżały na prostej o x, więc wiadomo było, że to jest x równa się 2, więc też troszkę ułatwili. I tyle. Jeżeli podobało Ci się, jak zrobiłem cały zestaw szósty, to oczywiście daj łapkę w górę i napisz mi o tym w komentarzach. Będę Ci mega wdzięczny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zacznij subskrybować ten kanał, bo zobaczycie, że w najbliższym czasie pojawi się mnóstwo, mnóstwo zadań. Właśnie z arkuszy dla matury podstawowej z tej książki. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.